kochani, w modzie ekokreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj zobaczycie haul lumpeksowy i to będzie haul z wyprzedaży, wszystko po 2 złote. No i moi drodzy, byłam właśnie w Dobczycach znowu na takiej dużej wyprzedaży i kupiłam mnóstwo rzeczy po 2 złote. I nie wiem, czy ja mam takie szczęście, że rzeczywiście była taka super ta dostawa, że super rzeczy kupiłam, perełki naprawdę modowe, zaraz wszystko zobaczycie. I kupiłam tak dużo rzeczy, przy okazji byłam jeszcze na drugim sklepie, na innej wyprzedaży, już nie po 2 złote, ale też kupiłam świetne rzeczy. Dlatego podzieliłam to wszystko na 2 programy i będą 2 hole, wtorek, czwartek, także zobaczycie dwie części tego hole tak jakby. Dzisiaj zobaczycie tylko ciuchy i buty po 2 złote. Zapraszam! Chciałam też Wam bardzo podziękować za wszystkie polubienia, za subskrybowanie mojego kanału i zachęcić do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Naprawdę wydaje mi się, że warto zasubskrybować, bo będzie dużo ciekawych programów, będą stylówki na lata 70, oczywiście z lumpeksu, będą kolejne hole wyprzedażowe oraz normalne hole. No i myślę, że jeszcze może zobaczycie tutaj ciekawe stylizacje, ciekawe porady modowe i różne ciuchy z lumpeksu, które może Was zainspirują. A tymczasem chciałam jeszcze nawiązać do mojego wyzwania. Nie kupuję nowych ciuchów, bo w zeszłym roku miałam to wyzwanie i zapowiadałam w programie, ale trochę mało powiedziałam chyba o tym wyzwaniu, więc dzisiaj takie krótkie podsumowanie. Wydaje mi się, że dobrze mi poszło. Zrobiłam sobie założenie, że nie kupuję nic w sieciówkach, w żadnych sklepach z nową odzieżą. Jedynie właśnie z portali, z różnych stron internetowych oraz rzeczy vintage, rzeczy second handów. No i tak też było, z wyjątkiem jednego kapelusza, który właściwie dostałam w prezencie, więc czuję się tutaj trochę rozgrzeszona. Natomiast kupowałam bieliznę, to na pewno, i kupowałam kilka razy rajstopy również. Ale to od razu sobie założyłam, że jakby bielizna i rajstopy będą wyjątkiem. Kupiłam komplet bielizny w Intimissim i dużo rajstop wyprzedażowych również właśnie w tej firmie, w Modliczce w Krakowie. Kupiłam też jedno body. To body z założenia miało być i bielizną, i rzeczą taką na lato, na zewnątrz. No ale jednak dla mnie to należy do bielizny, bo ja często takie rzeczy noszę pod spód właśnie jako taką koszulkę. No i powiem Wam, że takie basicowe rzeczy, jakby zrobiłam sobie założenie, że te bieliźniane rzeczy będę kupować jednak co jakiś czas nowe, ale też starałam się tego kupić jak najmniej, także są to właściwie jedyne rzeczy, właśnie komplet bielizny, biustonosz i figi oraz właśnie to body, no i oczywiście rajstopy, których noszę dużo, jak zresztą sami widzieliście w moich programach. No a tymczasem zakładam, że w tym roku też nie kupuję nowych ciuchów. Podobało mi się to wyzwanie i wcale nie było tak ciężko, powiem Wam, że nawet dużo ciekawiej niż jakbym chodziła po sieciówkach. Byłam chyba 2 razy w sieciówkach po to tylko, żeby zobaczyć, jaki mają asortyment, i nawet przez chwilę będąc tam nie żałowałam, że nie kupuję tych nowych ciuchów. Naprawdę, z ręką na sercu, ani przez chwilę tego nie żałowałam. No i stwierdziłam, że dlaczego nie? Nowy rok, nowe postanowienie i kolejny rok spróbuję go dotrzymać. No i do tej pory zobaczycie zaraz, że tak dobrze mi idzie, że pewnie znowu nic nie kupię w tym roku. Mam nadzieję, trzymajcie kciuki. Jestem ciekawa, czy Wy kiedyś próbowaliście takiego wyzwania. Bardzo polecam, jest to bardzo kreatywne, można kupować na Vinted, można kupować w internecie, w sklepach vintage'owych. Dużo ciekawsze rzeczy tam znajdziecie niż w sieciówkach, także polecam bardzo i zachęcam, jeśli ktoś zechce podjąć. Tymczasem przejdźmy już do tych moich wyprzedaży. No i moi drodzy, naprawdę czasem to jest niewiarygodne, że za 2 złote, czyli mniej niż bochenek chleba, a w przypadku niektórych chlebów to nawet 1/8 ceny, przesadziłam, 1/4 ceny, to naprawdę niewiarygodne, że można takie fajne rzeczy dorwać. Ja bardzo zwracam uwagę na jakość, dlatego właśnie według mnie znajduję fajne rzeczy i rzeczy jakościowe, mimo że to jest ta wyprzedaż i już jakby te rzeczy są przebrane. I to tak mocno przebrane. No i kochani, co Wam chcę zaprezentować najpierw?
oczywiście tradycyjnie to, co mamy na sobie i zobaczycie też jakieś tam przebitki z tych rzeczy, które mam na sobie. Zobaczcie, pierwsza rzecz to jest ta bluzka, ona się bardzo rzuca w oczy, jest taka niesymetryczna, w ogóle jest taka bardzo artystyczna, co mnie się szalenie podoba, nie wiem, czy wy lubicie taki styl, ale dla mnie to jest super inspirujące. Jest mnóstwo możliwości noszenia tej bluzki, ona jest w ogóle z 80% wełny, zrobiona w Portugalii przez jakąś taką niszową markę. Myślę, że to jest coś takiego właśnie typowo robionego, artystycznego, może nawet na takie kiermasze, wiecie, dla turystów. I naprawdę jest świetna, 80% wełny i to czuć w dotyku, ona nie jest właśnie szorstka, tylko jest taka, po prostu czuć tą wełnę w dotyku, że to jest takie naturalne, takie przyjemne w noszeniu i w ogóle nie gryzie, bo ja to mam teraz na gołe ciało założone. No i co jest super w tej koszuli, zobaczcie, ona jest na mnie o rozmiar za duża, więc pasek dlatego, bo bez paska wyglądała jednak tak, tak niezbyt zgrabnie, nie podobało mi się to, jak to leżało, no więc pasek, no i zobaczcie tutaj, jak to wygląda z przodu, z tyłu na stylówce, do dwóch różnych pasków to zmierzyłam, żeby zobaczyć efekt i myślę, że do tego każdy taki trochę z pazurem pasek będzie pasował. Pasek pasował. Super. Ma takie z boku zapięcie i w ogóle, zobaczcie, to jest bardzo ciekawie wykonane. W ogóle ona jest jakby taka częściowo sfilcowana i to jest na 100% efekt celowy, bo drugie miejsca tak jakby jest taka falowana. Są miejsca sfilcowane i są miejsca niesfilcowane, gdzie jest materiał taki cieńszy jakby. I to od razu widać, że to jest właśnie celowo zrobione, żeby był ciekawy, taki jakby pomięty efekt. No i przepiękny wzór w tą szkocką kratę, mnie się bardzo podoba. I właśnie takie niesymetryczne zapięcie. I w dodatku tu jest taki kołnierz, który mnie się osobiście podoba otwarty, bo ja nie przepadam, powiem Wam, za takimi zamkniętymi bardzo ciuchami. Lubię dekolty, może nie jakieś przesadne, ale lubię, żeby tutaj szyja oddychała i lubię też po prostu, wydaje mi się, że twarz zawsze wygląda korzystniej, jeżeli mamy chociaż odrobinę dekoltu. No i zobaczcie, można to zapiąć jeszcze wyżej i zrobić taki jakby luźny golf z tego. Pokażę Wam od razu, jak to może być zrobione. Chyba sobie to źle zapięłam. Nie, dobrze zapięłam jednak. Ale no właśnie, to jest taka rzecz, którą można sobie drapować, kombinować z nią przeróżne. No już tutaj pokazuję. O, można sobie coś takiego z tego zrobić. Ja się tu patrzę do lustra przy okazji. Niby taki golf, czy coś takiego udrapowanego. Szal. Nie wiem, czy jestem przekonana do tego pomysłu. Chyba bardziej taki otwarty mi się podoba. Tutaj już jest też taka wersja z takim jakby luźnym golfem, z taką wodą trochę. Bardziej zapięta. No i na przykład do pracy mogłabym tak to nosić, że tutaj na przykład jakiś jeszcze łańcuszek, czy choker, nie, choker może nie, bo to by nam znowu skróciło, ale o właśnie, takie bardziej skromna wersja, a taka moja ulubiona wersja, no to jest ta wersja właśnie z rozpiętym tutaj tym dekoltem, takim asymetrycznym. No i tak fajnie się rozkłada ten kołnierz, to mi się bardzo podoba i w ogóle ta bluzka ma tutaj takie marszczenia, które są super, troszkę pogrubiają biodra, ale dlatego użyłam tego paska, żeby jednak nie zrobić z siebie takiej kopy siana. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No i śmieszne, to jest fajne, śmieszne i ja uwielbiam styl taki artystyczny z fantazją coś. To nie jest takie coś zwykłego, co jest w każdej sieciówce. Ciekawa jestem, co myślicie o tej koszuli. Jest przesuper jakości, no i super, naprawdę jestem nią zachwycona. To jest coś takiego, co uwielbiam kupować na wyprzedaży, bo to najbardziej cieszy. No tak, taka koszula. A i od razu dżinsy, które mam na sobie, to są czarne dżinsy nówki. Zobaczcie na przebitce, ja tam nawet mam, zapomniałam o niej, metkę, która mi zwisa z tyłu, ale całkiem dobry rozmiar, wysoki stan, tutaj też mogę Wam pokazać, taki, no może nie bardzo taki już podwyższony, ale wysoki, po prostu one mi sięgają, te dżinsy, do pępka. No i są bardzo wygodne, to jest taki elastyczny jeans, raczej cienki i to nie są, to są proste nogawki, to nie są ani dzwony, ani właśnie takie obcisłe spodnie, takie bardziej eleganckie właśnie spodnie, które można używać trochę jako biurowe, ale wydaje mi się, że nawet do tego, do tej stylówki wyglądają całkiem spoko. Ja powiem Wam, że ja nie jestem wielką fanką takich nogawek, więc jeszcze się zastanawiam, czy nie wystawię tych spodni na Vinted. Tym bardziej, że tak jak mówię, to są nóweczki. Mają tutaj wszystkie metki, łącznie z... Nie wiem, czy to będzie widać. VRS Basic.
firma. Wszystko tu jest, zobaczcie. Nowe ktoś oddał spodnie, widocznie nie leżały albo komuś nie odpowiadał krój tych spodni. W każdym razie bardzo, bardzo fajne, nowe, idealnym stanie spodnie, które uważam, że całkiem zgrabnie mogą wyglądać. No i jeszcze jedna rzecz, to są te buty, które mam na sobie. To jest hit, kochani, zdejmę tego buta. Już to nie jest eleganckie zbytnio, ale chcę Wam pokazać z bliska. Zobaczcie, buty, nowiusieńkie buty firmy Gabor, 3,5, czy to jest 6,5. One są na obcasie, więc ja wchodzę w nie. Nie jest mi tak zbyt komfortowo, bo ja jednak mam taką typową siódemkę, 37. Ale w zasadzie mogłabym w nich chodzić. Przepiękne buty, nowe. Na drugim bucie jeszcze, zobaczcie, są metki ze sklepu. No i Gabor to jest firma portugalska, świetnej jakości buty to są. I te buty nówki podejrzewam spokojnie 5 stówek, to jest taka dobra cena za takie skórzane, bo to jest skóra, to nie jest sztuczny taki lakier, tylko to jest, tutaj zresztą jest wszystko opisane, bo tutaj wszystko się przepięknie, jest wszystko czyściutkie, nieużywane w ogóle, zobaczcie. Te buty nie były w ogóle noszone, po obcasach można to zobaczyć, po tych flekach. Obcas też jest nienaruszony. No i nie wiem, jakim cudem, może ktoś nie trafił na rozmiar, że za 2 złote kupiłam takie buty warte kilka stówek. I przepiękne, modne w ogóle, zobaczcie. Mają tutaj jeszcze taki jakby mini koturn. No i to jest bardzo dobra marka, która naprawdę ma już jakąś renomę, więc też dziwne, że właśnie nikt tych butów nie kupił, ale... Jestem szczęśliwa, bo mam je za 2 złote i być może będzie to prezent dla kogoś, kto ma odrobinę prezent. No, być może odsprzedam to, powiedzmy, jakoś tanio komuś, kto ma odrobinę mniejsze ode mnie stopy. No dobrze, kochani, idźmy dalej. Jeszcze jedne buty Wam pokażę. Przesuper butki. Nie wiem, jaka firma, bo tutaj akurat ktoś nosił te buty i... No i nie starła się, bo była tylko namalowana taka, takie wytłoczone jakby litery, ale nie widać już. Natomiast widać co, że jest to skóra i one są, zobaczcie, w naprawdę przepięknym stanie. One są praktycznie jak nówki, super idealny stan. Też jeszcze tutaj metka była, ale odkleiłam. Bardzo, bardzo fajne buty na takim właśnie wysokim, modnym teraz koturnie. Takim trochę sportowym jakby. No i to są takie buty imprezowe. I wiecie co? Pamiętacie, pokazywałam niedawno stylówkę z kombinezonem, tym takie turkusowe cekiny. No i byłam w tym kombinezonie na Sylwestra i do tego miałam właśnie te buty, bo to kupiłam tuż przed Sylwestrem. To chyba było dzień, tak, to było dzień wcześniej. Dzień przed Sylwestrem byłam właśnie na tych wyprzedażach. No i zobaczcie, super, super idealne, takie błyszczące imprezowe buty i było mi bardzo wygodnie, bo te buty są... płaskie, no to znaczy jest koturn, ale generalnie to jest płaski obcas, więc w tym jest mega, mega wygodnie, bezproblemowo i człowiek się czuje, wiecie, byłam w domu, nie na jakimś balu, więc mogłam sobie pozwolić na właśnie takie buty imprezowe, ale wygodne. Kochani, no i to, 2 złote buty skórzane w środku, super na imprezę. No i właśnie na imprezę takie rzeczy można sobie pozwolić kupić za dwie złotóweczki. No i dobrze, kochani, to tyle jak chodzi o te rzeczy, które mam na sobie. Idziemy dalej. Najpierw pokażę Wam rzeczy, do których zrobiłam stylówki, bo niektóre rzeczy są dla mnie i wtedy robię stylówki, żeby Wam pokazać, jak to będę przykładowo nosić. I na przykład przecudowna spódnica z jedwabiu. Nie wierzyłam, jak ją znalazłam, aż powiem Wam, że aż się wzruszyłam, bo chyba ta spódnica czekała na mnie. To jest mój styl po prostu. To jest spódnica... No, taka moja wymarzona, ja uwielbiam takie spódnice, to jest taka na lata 50. spódnica marszczona, zobaczcie jak to jest przecudownie wykonane, to jest taki beżowy, takie mleczko z kawą, nie kawa z mleczkiem, tylko właśnie bardziej mleczko z kawą. No i naprawdę, tutaj jest taka żorżeta jedwabna, a tutaj jest atłas i to jest takie eleganckie przez to, przepiękny kolor. No i zobaczcie mnie w tej spódnicy, bo jeszcze jest co prawda niewyprana, bo ja sobie muszę kupić odplamiacz, to jest taka malutka plameczka, ale na pewno zejdzie. Już mam doświadczenie w takich plamach, więc wiem, które puszczą, które nie. No i zobaczcie, do takiej zielonej mojej bluzki firmy Nougat, też z jedwabiu właśnie. No, czyli to jest taka luksusowa stylówka, najbardziej moja ulubiona stylóweczka właśnie z tą zieloną, jedwabną bluzką.
która też ma właśnie takie atłasowe wstawki, zauważcie. Uwielbiam tą stylówkę. O Jezus, już się nie mogę doczekać, jak przyjdzie wiosna i będę mogła się tak ubrać. No oczywiście to jest takie troszkę wyjściowe, to nie jest takie do pracy czy na zakupy, ale no ale przecudowne, naprawdę jestem tak zadowolona z tej spódnicy. No i za 2 złote, kochani, jedwab, czysty jedwab. No i rzecz designerska, bo naprawdę, pokażę Wam, tutaj jest taki, jest taka metka. I tutaj możecie sobie zobaczyć w zbliżeniu te napisy. To jest typowo taki designerski ciuch niszowej firmy. Podejrzewam, że to jest znowu jakaś skandynawska, patrząc na język na tej metce. No, ale jestem zachwycona tą spódnicą. Naprawdę byłam w niebo wzięta, kiedy ją znalazłam. Czekała na mnie, na 100%. Jestem tego pewna. Nie wiem, jak to jest, ale coś takiego jest. No i kolejna spódnica. I ta spódnica jest prześliczna, z wiskozy. To jest w ogóle H&M, 36 rozmiar. Taka długa, teraz modne są takie długie, rozpinane z przodu spódnice. Ona ma takie guziczki trochę jakby takie z takim perłowym efektem. Nie wiem, czy to zobaczycie. Być może się Wam uda to zobaczyć. No i też zrobiłam krótką stylóweczkę z tą samą bluzką, żeby już też nie kombinować. A jest bluzka, jest gładka w jednym z tych kolorów, więc jak najbardziej może to być. Aczkolwiek jeśli bym nosiła tą spódnicę, to raczej z body, takim z krótkim rękawkiem, bo to fajnie wygląda do takiej długiej spódnicy, jak coś, góra jest trochę taka dopasowana i ładnie figura wygląda wtedy. No i nie wiem jeszcze, czy zatrzymam tą spódniczkę, bo ja rzadko noszę taką długość, a mam już 2 w tej długości i być może ona powędruje do mojej mamy albo kogoś z moich przyjaciół, komu się będzie podobać po prostu. A ma przecudowne kolory, no i wiadomo, kwiaty na lato zawsze są modne i na czasie. Także 2 złote znowu. Zresztą, tak jak mówiłam, wszystko tu jest za 2 złote. Oj, no i poszło. No i tak, to była stylóweczka taka. I teraz zobaczcie, pokażę Wam jeszcze tutaj takie leginsy, które też za 2 złote kupiłam. Całkiem fajne, ProTouch, czyli taka firma typowo właśnie do sportów. No i kupiłam je oczywiście do biegania. Tutaj zobaczcie sobie, przymierzam te leginsy właśnie do... A, tu jest napisane jeszcze Climate Revolution Tri Plus, czyli takie, które powodują, że się pot jakby nie utrzymuje, nie jesteśmy mokrzy pod spodem. I zobaczcie właśnie tutaj do takiej bluzy, którą też zaraz zobaczycie, mierzę te leginsy, ona jest taka sportowa, ta bluza też. No i super, super, bardzo fajnie, będzie się super w tym biegać, bo one bardzo dobrze trzymają i świetnie wyglądają, podobają mi się te kolory. Do tej pory nie miałam w ogóle takich tego typu sportowych właśnie leginsów, miałam raczej tylko koszulki sportowe takie. No ale leginsy się też przydadzą na pewno na wiosnę, to będzie super rzecz właśnie do jakichś sportów, uprawiania, może do jogi. Bardzo fajna rzecz i bardzo, bardzo ładne zestawienie kolorów. No i od razu pokazuję Wam tą bluzę, która też kosztowała 2 złote. Bardzo fajna bluza, naprawdę, i to jest Divided, więc znacie firmę XS przez S, czyli taka młodzieżówka. Fajna, bardzo fajna, krótka bluza, taki crop topik, bo ona będzie świetnie wyglądać właśnie do wysokiego stanu, dlatego ja ją tutaj mierzę nie tylko właśnie do tych leginsów, ale zobaczcie, też właśnie do tych spodni, które mam na sobie, żeby pokazać, że do wysokiego stanu, do jeansów z wysokim stanem to jest idealny ciuch. Fajne, ma takie szerokie rękawy. No i w ogóle jest taka szeroka, fajna, trochę oversize'owa i bardzo fajne są te napisy, bo ona jest czarna z białym tylko, taka minimalistyczna, tutaj jest Forever Friends albo Friends Forever, zależy jak sobie to wytłumaczymy. Super według mnie, fajny pomysł, taki prosty. Bardzo fajna bluza i też myślę, żeby podarować tą bluzę nastolatce, którą znam, jeżeli jej się będzie oczywiście podobać. Jeśli nie, to ja będę ją sobie właśnie nosić do takich bardziej sportowych outfitów, na jakieś takie sportowe okazje, albo nawet i po domu, bo to jest bardzo, bardzo przyjemne i zobaczcie, w ogóle niezniszczone. Ten materiał jest jak nowy. No i znowu 2 złote, także ekstra. Kochani, idziemy dalej. Spódniczka przecudowna też, marka Saint-Tropez XS. No jest za mała na mnie, jest bardzo, bardzo ładna i dlatego ją kupiłam, stwierdziłam, że będzie prezentem dla przyjaciółki, która jest mniejsza i która jest też taka elegancka, lubi też modę i ma takie stanowisko, jest profesorem, wykładowcą na uniwersytecie i będzie miała taką elegancką do pracy spódnicę.
Zobaczcie, jaki piękny materiał, taki żakard jakby. Trochę jak z dawnych czasów, taki materiał obiciowy, ale bardzo mi się podoba i ma przesuper krój z takim rozcięciem z tyłu troszkę. No i jest długość midi, więc można to unosić do pracy bez żadnego problemu. Tutaj ma guziczki, jednego guziczka brakuje, ale to jest żaden problem, bo ja w ogóle stwierdziłam, że te guziczki z tej strony trochę dziwnie wyglądają i zamierzam te dwa guziczki odpróć i przyszyć je tutaj u góry na pasku i to będzie super tak symetrycznie, ładnie wyglądać. Według mnie lepiej niż właśnie z tej strony, bo nie ukrywam, że to jest trochę dziwne, takie duże, duże guziki z boku po prostu. Wydaje mi się, że właśnie one tutaj na pasku będą dużo fajniej się prezentowały i zamierzam właśnie to w ten sposób zrobić i podarować ją przyjaciółce. Bardzo super zakup za 2 zł, naprawdę. Markowa spódniczka. No to dalej koszule. Oczywiście za 2 zł szukam zawsze takich bardzo dobrych, jakościowych koszul męskich. To jest koszula dla Wiktora, no i no jest naprawdę super, to jest idealna bawełna Tiger of Sweden, więc to jest też dobra marka szwedzka. Bardzo porządna bawełna, może zobaczycie, w taki jakby lekki prążek jednokolorowy. Przepiękna bawełna, taka właśnie bardzo jakościowa, porządna i ona jest w ogóle niezniszczona, zobaczcie. A takich właśnie brakowało mu takich jednolitych, klasycznych koszul w jasnych kolorach, bo on ma dużo zwariowanych, a właśnie takich do, czy do garnituru, czy na koncert, czy na występ brakowało. No więc wydaje mi się, że super zakup, jak za 2 zł w ogóle, to wow. No i teraz jeszcze coś do domu, 2 poszewki z lnu kupiłam. Naprawdę fajne. Ja mam taki rozmiar poduszek, właśnie takie wąskie to są poduszki, takie nowoczesne bardziej. No i mam dużo takich kolorów pastelowych w sypialni, jak zresztą widzieliście, jeśli oglądaliście kiedyś moje vlogi, bo tam kręciłam. No i takie 2 poszewki, super, bo ja szukam pościeli lnianej, w ogóle chciałabym całą kupić, ale jest bardzo droga nowa pościel lniana, naprawdę jest, nie spodziewałam się, że aż tyle kosztuje. No i może słusznie, bo to jakość, ale szkoda, bo takie ekologiczne, dobre materiały mogły być trochę tańsze, żebyśmy mieli wszyscy dostęp do takich zdrowych produktów. No ale kupiłam 2 poszewki za 2 zł za sztukę, czyli za 4. No jak na lniane poszewki to jest super cena. Bardzo ładny wzorek też mają. No i teraz jeszcze chciałam Wam pokazać rzeczy dla moich bratanków, które kupiłam. To są rzeczy na wyrost, bo oni mają dopiero, starszy ma dopiero 4 latka, a to są rzeczy tak na około 7-8 lat. Ale zobaczywszy te rzeczy, po prostu nie mogłam się oprzeć, bo takie rzeczy sportowe, jakościowe dla dzieci też są bardzo drogie w sklepach i nawet w lumpeksach nie są tanie, więc jak zobaczyłam, że są za 2 zł, no to stwierdziłam, no trudno, poczekają kilka lat. No i tak, pierwsze są spodnie narciarskie, albo takie mogą być też na sanki, jakichś sportów zimowych po prostu, ale to są typowo narciarskie spodnie, bo tutaj jest nawet miejsce na, taki, na takie szelki jakby sportowe, które utrzymują spodnie. No i bardzo, bardzo fajne spodnie, zobaczcie, jeszcze mają odblaski takie, tu jest firma Wallside. To jest chyba, wydaje mi się, że typowo takie dla chłopców na deskę, nawet chyba tutaj jest taki, taka ikona deski, ale na narty się też będą sprawdzać super, czy właśnie na jakieś saneczki, czy na coś. Świetne, naprawdę bardzo dobre spodnie, ocieplane takim jakby polarem świetnej jakości. No i jestem bardzo zadowolona, bo uważam, że właśnie takie rzeczy warto kupić za 2 zł, no bo to są drogie, drogie markowe rzeczy i no i za takie coś musielibyście też zapłacić kilka stówek w sklepie. Kolejna rzecz to kurtka i też to jest właśnie kurtka typu takiego windstoppera, która ma te systemy ochrony przed wiatrem, przed wilgocią. Natomiast to jest już taka wiosenna kurtka, też jest jakaś skandynawska firma tutaj, rozmiar 130, przesupę z kapturkiem odpinanym i co mi się bardzo w niej podoba, to taka panterka, ale taka nieoczywista, taki moro bardziej wzór, nieoczywisty, nie jest to takie typowe jak w wojsku, ale świetny kolor dla chłopaka moim zdaniem, bardzo fajny, taki militarny, no i świetny krój, bardzo nowoczesny, w idealnym stanie, także super, jestem zadowolona też z tych zakupów. I ostatnia rzecz to zimowa kurtka, mój starszy bratanek uwielbia kolor czerwony, to jest jego ulubiony kolor, wszystko czerwone musi być.
No i kurteczka też z tymi systemami właśnie Windstopper i tak dalej, z takimi zamkami chronionymi w idealnym stanie, z odblaskami, odpinany również kapturek. Świetna, naprawdę, bardzo fajna rzecz. To jest już taka zimowa bardziej, bo ona, no może nie zimowa, ale też może być narciarska, jeżeli mamy polarek pod spodem, bo ona już ma takie, tu widzicie, taką siatkę sportową. No i też jest rewelacyjna, rewelacyjnie to wygląda. No, świetna, świetna rzecz, naprawdę. Rozmiar 134, więc też musi dorosnąć. No ale nie narzekajmy, za 2 złote to, no to jest po prostu... To jest po prostu hit. No i moi drodzy, to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje ciuszki i dla mnie, i dla innych. A jeszcze chciałam zapowiedzieć, że będę teraz od następnego tygodnia wstawiać za każdym razem jakąś rzecz, którą wystawiam na Vinted, żebyście zobaczyli i mieli też szansę sobie ewentualnie tam wejść i zakupić coś, co ja kupiłam, coś, co akurat by Wam pasowało. I przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio miałam taką sytuację i jestem ciekawa, co o tym wymyślicie, bo ja się trochę zdenerwowałam albo może zestresowałam, ale potem sobie pomyślałam, że chyba mam rację jednak. Pewna pani chciała kupić ode mnie sweter, który jest na Vinted. No i ja tam wystawiłam ten sweter za około 20 zł, bo to jest sweter z dużą ilością wełny w sobie, w świetnym stanie. Oczywiście ja go wcześniej kupiłam za 3 zł i pokazywałam w holu, ale kochani, no ta pani chciała, żebym ja go sprzedała za 4 zł, czyli ja bym na tym swetrze miała zarobić złotówkę. No i wiecie co, ja się nie zajmuję zawodowo sprzedażą ubrań, to jest na zasadzie, że ja sprzedaję tam 1-2 ciuchy miesięcznie, żeby po prostu był jakiś ruch, żeby to mi nie zalegało, jeżeli coś nie jest noszone, więc ja nie zarabiam na tym jakby tak czy inaczej, ale jeżeli ja mam zarobić złotówkę, no to nie wiem, no tak sobie pomyślałam, za tą złotówkę, którą ja zarobię, na tym swetrze miałabym zapakować, wysłać, w sensie wiadomo, no za przesyłkę się płaci, ale jechać gdzieś, bo ja nie mam przy sobie tutaj paczkomatu, musiałabym jechać do tego paczkomatu, to jest już benzyna. No i czas, który poświęciłam też na poszukanie tej rzeczy, na ten, prawda, ja spędzam swój wolny czas na tym, jakby też jakby moje umiejętności, które nabyłam z latami, w to wsadzam, że tak powiem. No i w zasadzie dlaczego ja miałabym tą rzecz sprzedawać z zyskiem złotówki? No jaki to ma sens? Napisałam tej pani, że ja wolałabym oddać to koleżance w takiej sytuacji, bo przy takim zysku mnie się po prostu tego nie opłaca obfotografowywać, wystawiać, to jest czasochłonne, zawozić, pakować, no po prostu zupełnie bez sens, prawda? Każdy może pójść i kupić sobie za 3 zł, poszukać na tych wyprzedażach, jeżeli ma możliwość oczywiście, a Vinted to jest takie miejsce, gdzie kupują ludzie, którzy nie mają takiej możliwości, okazji, chcą kupić coś taniej niż w sklepie, może chcą być ekologiczni, ale no nie ma co się spodziewać, że ja będę sprzedawać te rzeczy, które tu kupuję za 3 zł, powiedzmy, czy za 2, za tą samą cenę na Vinted, bo no wydaje mi się, że, no nie wiem, co Wy o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że to jest nierealistyczne oczekiwanie i takie troszkę też egoistyczne, bo dlaczego ja miałabym darmowo, mimo że i tak robię te programy i to wszystko ogarniam, spędzam na tym czas, jeszcze jakby darmowo ten swój czas dodatkowo ludziom udzielać i te ciuchy oddawać za darmo, bo nie bardzo rozumiem tutaj tą filozofię. No, piszcie, co o tym sądzicie, bo nie wiem, może nie mam do końca racji i ja bardzo często też oddaję rzeczy za darmo całkiem, nawet nie zarabiam złotówki, ale jakby no wystawiając na Vinted, to jest troszeczkę jakby już inna filozofia tej sprzedaży, no i wydaje mi się, że sprzedaję też taniej niż wielu sprzedawców na Vinted, więc jakoś nie czuję się winna, że tak powiem, że sprzedaję coś drożej niż kupiłam, no bo jakby nie macie pretensji, chyba że idąc do sieciówki, że ta sieciówka zarabia 80% marży na tych produktach, prawda? Czy nikt się nie spodziewa, że sprzedawca nic nie zarobi na tym, co robi, bo po co by to miało być w takim razie robione? No dobra, nie narzekam już, kochani, piszcie, co sądzicie. No i piszcie, co się Wam najbardziej podobało oczywiście. No i kochani, zapraszam Was już za 2 dni na kolejny haul z kolejną partią tych rzeczy, które kupiłam. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!